dwie szklanki tego. Niestety, nie zasłużę. Tak, to dla was. Wy jesteście w kamerze. Tak. Dzień dobry, witamy Państwa. Cieszymy się, że jesteście Państwo tutaj z nami obecni na miejscu. Spotykamy się przed bardzo ważnym meczem, tak jak Paweł powiedział w Szołek ostatnio, chyba najważniejszym na razie w tym sezonie, ale to już tutaj oddam głos Panom. Spotyka się z nami trener Legii Warszawa, pan Czesław Michniewicz oraz jeden z kapitanów naszego zespołu, czyli Mateusz Wieteska. I poprosimy o pytania. Przepraszamy jeszcze za spóźnienie, ale pewne rzeczy nas zatrzymały. Proszę. Dzień dobry. Trenerze, ja na początek chciałem spytać o sytuację kadrową. Czy coś się zmieniło względem ostatniego meczu przez ten tydzień? Co z Jose Kante, który wczoraj nie wszedł na trening? Witam serdecznie. Dzień dobry. No, mamy problem z Jose Kante. Był poddawany badaniom. Zobaczymy, będziemy walczyć do końca o udział jego w meczu czwartkowym, ale na dzisiaj jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Pozostali wszyscy zdrowi, o 17 będziemy trenować, mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, także wszyscy ci, których bierzemy pod uwagę na wczoraj, byli zdrowi. Proszę, Paweł. Dzień dobry, Paweł Pawłowski, Radio RMF. Panie trenerze, Karabach gra o sukces sportowy, ale nie oszukujmy się, też o sukces polityczny, dlatego tam motywacja będzie ogromna. Czy i jakie znaczenie ma to dla Legii Warszawa? My rozpatrujemy ten mecz tylko w kategoriach sportowych. Zmierzymy się z bardzo dobrą drużyną. Chcemy zagrać jak najlepsze spotkanie. Nie interesujemy się polityką, nie mieszamy politykę do sportu. Skupiamy się tylko i wyłącznie na przeciwniku, na ich umiejętnościach sportowych i o tym rozmawialiśmy z drużyną i o tym będziemy rozmawiać przez najbliższy czas do początku spotkania. Proszę. Halo, słuchajcie. Dzień dobry, Bartłomiej Bromkę, TVP Sport. Ja chciałbym zadać, trenerze, pytanie do pana oraz do pana Mateusza. A propos ostatnich treningów i czy coś nowego było trenowane, jak się do tego meczu przygotowujecie, czy coś w repertuarze my będziemy mogli nowego zobaczyć, bo ten repertuar Legii ostatnio jest dość nudny. I jak właśnie wyglądały wasze ostatnie dni treningowe? Kto pierwszy? Nie? Mateusz, może ty teraz. Za dużo nie ma. Trener odetchnie. Znaczy, na pewno po zmianie trenera każdy trener chce wprowadzać swoje schematy do gry. Na pewno mieliśmy trochę czasu na to, żeby przećwiczyć pewne nowe rozwiązania i na pewno będziemy chcieli w najbliższym meczu zaprezentować się na boisku. Na samym początku, tutaj przy okazji pierwszej konferencji mówiłem, że chciałem, żeby moja Legia potrafiła grać w różnych systemach, w różnych ustawieniach i żeby to robić płynnie, przechodzić z ustawienia do ustawienia. Także jutro też jesteśmy przygotowani na to, żeby grać w różnych ustawieniach, w różnych konfiguracjach. Chodzi o zawodników, jakich mamy do dyspozycji, tych z pierwszego składu i tych, którzy będą wśród rezerwowych, mogą diametralnie zmienić nasze ustawienie, ale nie chciałbym za wiele o tym mówić, także jutro wszystko się okaże w praniu. Na pewno pracujemy nad tym, żeby być bardziej wszechstronnym, żeby być bardziej nieprzewidywalnym dla przeciwnika i na tym się też skupialiśmy przez ostatni tydzień, ćwicząc to, co Mateusz powiedział, różne rozwiązania, różne zachowania na boisku, ale mamy swoje podstawowe rzeczy, które zawsze chcemy realizować w każdym meczu, niezależnie od tego, w jakim systemie, w jakim ustawieniu będziemy grali i na tym się koncentrowaliśmy. To jeszcze zadam jedno pytanie a propos jutrzejszego meczu i czy to nie jest plan, który trzeba wykonać, który musimy ten mecz wygrać. Ta legenda Karabachu sprzed 3 lat i o Lidze Mistrzów, my także graliśmy. Wiemy, że najlepszy gracz, strzelec Emreli może nie zagrać w tym meczu i czy nie jest jakaś dodatkowa presja, która nad wami jest, że ten mecz musimy chyba wygrać i musimy awansować do Ligi Europy. Znaczy, tak jak powiedziałem na wstępie, robimy wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowany. To będzie mecz, myślę, że dwóch podobnych drużyn z dużymi umiejętnościami, dużym potencjałem. Ranga tego spotkania jest znana, także specjalnie o tym nie rozmawiamy, bo każdy z nas, którzy są blisko drużyny i zawodnicy i trenerzy i cały sztab ludzi związanych z drużyną, doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji awansu i z braku awansu. Także o tym nie rozmawiamy, skupiamy się na tych rzeczach, na które mamy wpływ, a mamy wpływ na to, jak zagramy, jak będziemy przygotowani pod względem taktycznym, jak będziemy przygotowani pod względem motorycznym, ale przede wszystkim o psychikę to również chodzi.
czy będziemy w stanie tak nastawić pozytywnie zawodników, żeby wyszli, żeby pokazali swój cały potencjał, który niewątpliwie jest bardzo duży. Obserwuję to przez ostatnie dni na treningach i naprawdę przyjemnie się patrzy na zawodników, w jaki sposób rozwiązują sytuacje, jakie podejmują decyzje, jakie mają umiejętności. Także dwa wyrównane zespoły. Pytał pan o Emreniego. Jest pod znakiem zapytania występ zarówno jego, jak i Zaubira, lewego pomocnika grającego z numerem 10, ale my przygotowujemy się na różne warianty, na różnych zawodników. Nie analizujemy przeciwnika pod względem tylko jednego piłkarza, ale sposobu grania, czy on będzie grał, czy będą inni grali, inni zawodnicy, czy Guerrier doleci, czy nie doleci na czas. My się skupiamy na jak gdyby całej filozofii, na całym sposobie grania Karabachu i o tym, żeśmy rozmawiali wczoraj z zawodnikami i przedwczoraj i będziemy rozmawiać jeszcze przez najbliższy czas. Proszę panie Zbigniewie. Zbigniew Czysz, Inter. Ja, panie trenerze, po tym pierwszym tygodniu pracy udało się panu zdiagnozować problemy Legii? Nie podchodzę do tego w ten sposób. Nie zajmuję się tym, co było. Na to nie ma wpływu. Zajmuję się tym, co jest i co będzie i na tym się skupiamy. Próbujemy wprowadzić jak gdyby swoje zachowania na boisku i wokół boiska związane właśnie z naszym funkcjonowaniem drużyny. Czerpiemy dużymi garściami, że tak powiem, z doświadczeń z ostatniej pracy z reprezentacją U21. Czasami pokazujemy różne rzeczy, różne rozwiązania z naszych rozegranych meczów, bo chcemy bazować na tym, co wypracujemy w Legii, ale na początek musimy pokazać zawodnikom, żeby przyspieszyć ten proces. Dlatego w oparciu o mecze, gdzie Mateusz jeszcze grał w reprezentacji U21 i tej następnej reprezentacji pokazywaliśmy kilka rozwiązań. Ale już za kilka dni, za kilka tygodni będziemy mieli swoje na tyle doświadczenia duże, na tyle duży materiał, żeby na tym materiale pracować i analizujemy praktycznie każdą minutę treningu. Mamy taką możliwość technologiczną, analizujemy mecz z różnych perspektyw, z różnych kamer. Ten, który rozegraliśmy, nie myślimy o tym, co było. Gdyby było dobrze, to pewno by tutaj mnie nie było. Ja nie chcę nikogo tutaj w żaden sposób oceniać. Nie po to tu zostałem zatrudniony, żeby myśleć o tym, co było, tylko mam się skupić na tym, co będzie. Czy w tym pierwszym tygodniu udało się panu jakby zrealizować te założenia, które pan sobie założył? Czy miał pan też czas na rozmowę dłuższą z każdym zawodnikiem? Rozmawiam codziennie z zawodnikami. Nie praktykuję jakichś rozmów takich jeden na jeden z zawodnikiem. Czasami na treningu się zamieni kilka zdań, to wystarcza na chwilę obecną. Na pewno w przyszłości, jak będzie troszeczkę więcej czasu, to będę chciał lepiej poznać zawodników, porozmawiać z nimi, żeby opowiedzieli mi troszeczkę o swojej przygodzie, o karierze, jak tutaj się znaleźli w Legii, na co zwracają uwagę, co chcieliby poprawić w swoim życiu, jakie mają cele sportowe. Na pewno to będę chciał w przyszłości też mieć taką wiedzę, ale na dzisiaj mamy tyle pracy, że doba jest za krótka dla nas. Siedzimy od rana do nocy w ośrodku. Pracujemy na tym, żeby zawodnicy byli jak najlepiej przygotowani, a będą dobrze przygotowani, jeśli my im wszystko w miarę w prosty sposób przekażemy, co chcemy, jak chcemy i dlaczego pewne rozwiązania chcemy stosować. Jeszcze jedno pytanie. Tydzień temu rozmawialiśmy o sztabie szkoleniowym. Teraz już wiadomo, że jedna osoba dołączyła. Czy ta sprawa, znaczy powiększenie ewentualnie sztabu, czy zmian w sztabie jest już zakończona, czy jeszcze trwa? Na chwilę obecną dołączył do nas Przemek Małecki. Z tego się bardzo cieszę, bo to bardzo wartościowy człowiek, bardzo wartościowy trener. Myślę, że doskonale odnajdzie się tutaj w Warszawie, w Legii, bo ma dużo do zaoferowania. Pracował przez lata i w Akademii Lecha i też w reprezentacji, także mamy tutaj wiele młodzieży. On doskonale potrafi z tą młodzieżą pracować. Ci zawodnicy, którzy teraz odchodzili, jak chociażby Jóźwiak czy Gumny, to w dużej mierze zasługa Przemka Małeckiego. On z nimi pracował od najmłodszych lat i wielu, wielu innych. Moder, Puchacz, to są zawodnicy, którzy wyszli spod jego ręki. I też ja bardzo liczę na tą współpracę. Znam go doskonale od wielu, wielu lat. Wiem, na co go stać. Wiem, że to jest chłopak, który cały czas się rozwija i myślę, że może dać dużo drużynie. Może dużo dać młodym zawodnikom, którzy będą przechodzić ten etap z CLJ-ki, z drugiej drużyny do pierwszej drużyny. Chcemy im poświęcić bardzo dużo czasu, dlatego chcemy mieć bardzo dobry sztab. Myślę, że bardzo dobry sztab, bardzo dobrzy piłkarze potrzebują bardzo dobrego sztabu i ten sztab kompletujemy. Czy ktoś jeszcze dojdzie? Na dzisiaj nie wiem. Trudno mi o tym mówić, bo skupiamy się tylko na tym, co będzie jutro o 20 i o 22. Jeszcze pytanie do Mateusza Wieteski. Jakby pan ocenił formę waszą, czy macie wrażenie po tym tygodniu pracy z trenerem Michniewiczem, że poszła do góry? Jesteście, nie wiem, bardziej spokojni przed tym jutrzejszym meczem z Karabachem? Znaczy, na pewno wiemy, jak bardzo ważny to jest dla nas mecz jutrzejszy. Jesteśmy do niego dobrze przygotowani, przeanalizowaliśmy już przeciwnika i myślę, że od tej strony wiemy, na co możemy się spodziewać po przeciwniku.
Mieliśmy tydzień na to, żeby przygotować się bardzo dobrze do tego meczu. Wydaje mi się, że z treningu na trening po prostu wygląda to coraz lepiej i jestem optymistycznie nastawiony przed jutrzejszym meczem. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu. Przed nami trening Legii Warszawa. Pierwsze 15 minut będzie otwarte dla Państwa. Zaczniemy na boisku bocznym. Trening może się nieco przesunąć, ale na bieżąco tutaj w kontakcie z biurem prasowym będziemy Państwa informować. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.